Upał jak to upał, upał, duszność, żar i ukrop gorąc. Celsjusz, cóż, na głowę upadł. Słuszność mam, że nie chcę spłonąć. Tym skromnym wierszykiem chciałbym powitać Was na kanale Sur Torreador oraz wprowadzić w klimat dzisiejszego odcinka. Klimat żaru, klimat skwaru, klimat bycia w słońcu. Dlatego właśnie w tle słyszycie te hiszpańskie rytmy. Jednakże, czy taki klimat nam odpowiada? Myślę, że pora wprowadzić tu coś antyklimatycznego. Powiedzmy, że muzyka, która normalnie kojarzyłaby się z lodowymi levelami w grach, w tym miejscu będzie idealnie antyklimatyczna. Dzisiaj 10 sposobów, w jaki człowiek wpływa na to, że jest tak ciepło. Powód pierwszy. Pierwszym powodem są, nie uwierzycie może, ale ludzie, którzy robią miłe rzeczy. Ponieważ co się dzieje, kiedy ktoś robi dla kogoś miłą rzecz, tak zupełnie bez powodu, bezinteresownie? Robi się ciepło na serduszku. Ciepło. I o to się właśnie rozchodzi. Mili ludzie są częściowo odpowiedzialni za globalne ocieplenie. Nie bez przyczynku również jest tutaj memosfera. Ostatnio zauważamy coraz mniej mrocznych, depresyjnych memów, ale za to coraz więcej wholesome memów, które sprawiają, że aż chce się żyć, bo dają nam tę odrobinkę ciepła. Lecz my tego ciepła mamy już w nadmiarze. Dlatego mój pierwszy apel, ludzie, przestańcie robić rzeczy, od których jest coraz cieplej na serduszku. Nie zrozumcie mnie źle, zdaję sobie sprawę, że bycie miłym jest potrzebne. I gdyby wszyscy byli dla siebie mili i bezinteresowni i wholesome, świat byłby lepszy. Ale w tym momencie świat się kończy i potrzebujemy na wszelkie sposoby powstrzymać upał. Dlatego przynajmniej na jakiś czas proszę, żadnego ocieplania serduszek. Powód drugi. Następnie mamy osoby, które wpływ na zmiany klimatyczne mają praktycznie wypisane na twarzy. A czasami nawet noszą to w sobie. Chodzi o stany zapalne. Jeżeli posiadacie stan zapalny w swoim organizmie lub na swojej twarzy, proszę, zróbcie coś z tym. Wszyscy jesteśmy zdesperowani, dlatego proszę, żadnych stanów zapalnych. Powód trzeci. Kolejna grupa, ludzie, którzy są hot. Ja zdaję sobie sprawę, że skoro życie już obdarzyło was taką bonusową statystyką, takim ułatwieniem do życia, ciężko byłoby z tego zrezygnować, ale proszę was. Rozumiem, że bycie hot jest ogólnie związane swoją kategorią z przedłużaniem gatunku, natomiast wkrótce nie będzie gatunku do przedłużania. Dlatego hot ludzie, proszę, bądźcie cool i przestańcie być hot. Powód czwarty. Kolejni delikwenci to ludzie z gorącym temperamentem. Osoby z pasją, których serca płoną, ponieważ, nie wiem, sklejanie modeli samolotów daje im radość. Albo jakieś zbieranie znaczków hatfu. Wasze płonące pasją serca byłyby bardzo spoko, gdyby nie to, że mamy globalne ocieplenie. Niestety, nowoczesne problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań, więc tę samą prośbę kieruję do ludzi, którzy często się wkurzają. Jak nauczyły nas kreskówki, kiedy człowiek się wkurza, robi się cały czerwony, para leci mu z ust. A jeżeli taki człowiek jeszcze jest łysy i położyć na nim jajko, to jajko się zagotuje. Dlatego proszę, odrzućcie gniew. Przestańcie wypełniać wasze życie reakcją wrrr. Możecie żyć spokojnie, na chillu, a przecież chill to po angielsku chłód. Po prostu nie bądźcie wredni dla innych i inni też nie będą dla was wredni. Ktoś mógłby powiedzieć, że namawiam ludzi do pogodzenia się ze sobą i jest to trochę w sprzeczności z tym, że prosiłem, aby przestać robić wholesome rzeczy. Owszem, jest to sprzeczne, można powiedzieć, że te dwa argumenty się ze sobą ścierają. A tarcie powoduje ciepło. Więc teoretycznie ja też jestem częścią problemu powodując tarcie, jednakże zrozumcie, że ja tylko staram się stosować odwrotną psychologię wobec globalnego ocieplenia. Staram się podejść je psychologicznie. W każdym razie następny powód. Powód piąty. Kolejna kategoria to ludzie, którzy roastują innych. I znowu, sam wiem, że jestem częścią problemów, ponieważ nagrałem swego czasu roasta. Tak, sam zroastowałem, czyli upiekłem niektórych moich kolegów. Czasami roastowałem wasze miejscowości. Jednak teraz namawiam, przestańmy roastować się wzajemnie. To słońce piecze nas. I my nie musimy mu w tym pomagać. Zamiast roastować, mówmy sobie miłe rzeczy. Starajmy się mówić przynajmniej jeden komplement dziennie. Namawiam, pieczmy ziemniaki w ogniu, ale nie ludzi. Jest to jeszcze bardziej sprzeczne z pierwszym punktem, ale oh well. Powód szósty. A skoro już o tym wspomniałem, może jednak nie pieczmy, nie smażmy, nie gotujmy. Między innymi podczas uprawiania plażingu nie smażmy samych siebie. Słońce i tak chce nas wszystkich zabić, więc jak mówiłem, nie pomagajmy mu w tym. Chcesz się opalić? Wystarczy, że wyjdziesz na zewnątrz. Niestety wciąż bardzo powszechnie silna jest propaganda dotycząca smażenia. Jeszcze parę miesięcy temu w kinach byli Avengersi. Wśród Avengersów jest Hulk. A jaki jest najważniejszy slogan Hulka? Hulk! Smaż!
Smash. Albo Nintendo daje nam Super Smash Brothers. Każdy tam jest. Czy uczestnicy Smasha w ogóle wiedzą, że są częścią tej propagandy? Albo w ogóle youtuberzy, którzy mówią na końcu filmiku: smash the like button. Nie będziemy nic smażyć. Nie smasz się lajków. Trzeba podejść do tego na chłodno. Zwracam uwagę, że kliknięty like mimo wszystko jest niebieski, a niebieski kojarzy się z wodą. Woda kojarzy się jako przeciwieństwo ognia, więc mam nadzieję, że pomożecie mi wzmocnić ten filmik. Tak jak w grach czasem dokłada się do mieczy różne klejnoty związane z żywiołami, by zadawały dodatkowe obrażenia związane z tym konkretnym żywiołem, tak niech ten filmik zostanie napełniony mocą wody. Zmieńmy kolor lajka na niebieski, ale nie smażmy go przy tym. Nie smażmy. W każdym razie to jeszcze nie koniec. Powód siódmy. Wspomniałem już co nieco na temat podchodzenia do spraw na chłodno, na chillu, like a cool dude. To jest kolejna rzecz. Aby powstrzymać globalne ocieplenie, musimy być cool. Well, no one is born cool, except of course. Jednakże zdecydowanie jesteśmy w stanie zwiększać naszą statystykę coolowości. Nie mylić z kulawością. Na przykład ludzie, którzy puszczają polski rap w komunikacji miejskiej, zdecydowanie mają bardzo, bardzo niską statystykę cool. Niektórzy uważają, że dla takich ludzi jest ona wręcz na minusie. Ale zaraz, zaraz. Jeżeli statystyka cool, czyli chłód, zimno, jest na minusie, to czy to nie znaczy, że zamiast chłodu ludzie ze statystyką cool na minusie generują ciepło? Czy ludzie, którzy puszczają rap w komunikacji miejskiej cały czas, byli agentami globalnego ocieplenia? Myślę, że jest to coś warte rozważenia, a zanim przejdziemy do kolejnego punktu, cóż, w ankiecie pod ostatnim, czy przedostatnim, czy ostatnim rysowaniem widzów wypowiedzieliście się, że w 2019 słowo cool już nie jest cool. Normalnie uszanowałbym wolę w większości, ale tym razem musimy się chwytać każdej możliwości. Jeśli nie sprawimy, że słowo cool znów stanie się cool do 2050 roku, na świecie zostaną już tylko osoby puszczające rap w komunikacji miejskiej. Chcecie tego? Bo ja nie. Powód ósmy. Hotspoty. Miejsca, które generują Wi-Fi. Hotspot. Przecież jest i tak gorąco, więc po co nam jeszcze dodatkowe hotspoty? Nie wydaje wam się to troszeczkę podejrzane? Czy zauważyliście, że w słowie hotspot jest pot? Pot to coś, co pojawia się, kiedy jest gorąco, czyż nie? Powiedziałbym, że to wszystko się składa w całkiem nieładną, logiczną całość. Pomyślcie o tym, gdy następnym razem będziecie używać Wi-Fi. Co tam robicie? Przeglądacie zdjęcia hot ludzi? Hot ludzi na hotspocie? To wszystko się wiąże! Powód dziewiąty! Nie zostało już dużo punktów, a zatem powiedzielibyśmy, że niedługo Fire Ant. A może Fire Ant. Fire jak ogień, ant jak mrówka. Fire Ant, czyli mrówka ognista. I co najgorsze, jeśli chodzi o Fire Anty. Fire Anty. To nie są anty-fire, przeciwogniowe, tylko fire anty. Jest to ogień przeciwko czemuś. Czyżby przeciwko nam? Inna sprawa. Fire ant? Fire rant. Rant. Film, który robisz, gdy coś cię wkurza. Ten gatunek filmów na YouTubie nazywamy rantami. Fire rant, czyli ognisty rant. A jak już sobie powiedzieliśmy, wkurzanie się to wzmacnianie globalnego ocieplenia. I możecie powiedzieć: ale surka radorze! Fire rant to koniec pracy, to taka przerwa. Czy w przerwie jest coś złego? Ho. A jak jest po angielsku przerwa? Break. Łamanie. Kogo chcą złamać? Ponieważ nas nie uda im się złamać. I ja w to wierzę. I wreszcie powód dziesiąty. Ostatni powód. Papierosy i palacze. Ale nie dlatego, że papierosy zapala się ogniem. To są o wiele za małe ognie, aby miały one wpływ na globalne ocieplenie, chociaż leżące wszędzie niedopałki z pewnością zaświecają naturę. Chodzi o to, że kiedy jeden palacz pogania drugiego palacza, żeby też palił, mówi: palmy. Palmy. Czym są palmy? Oczywiście drzewami występującymi w tropikalnych, a przynajmniej cieplejszych niż Polska, krajach. Zupełnie tak, jakbyśmy już przewidywali przyszłość. Jakby ten cieplejszy klimat w naszym kraju był czymś nieuniknionym. Że nawet kiedy chcesz zapalić szluga z kolegą, mówisz: palmy. No, myślicie pewnie, że fajnie byłoby mieć palmy w Polsce. Dzieciaki by po nich łaziły, wspinałyby się na palmy. Ale jedna rzecz odnośnie napalmy. Napalm to spuszczali Amerykanie na Wietnamczyków. Napalm to dosłownie ognisty deszcz, a co my teraz mamy? To jest mój apel, ludzie. Apel, i nie mam na myśli tej firmy. Nie
palmy. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało oraz że świat nie skończy się w 2050 roku. Postarajmy się trochę wszyscy zadbać o naszą planetę. Jak mniemam, jest to jedyna, jaką mamy, więc dopóki nie znajdziemy czegoś na zastępstwo, gdzie ewentualnie moglibyśmy polecieć stateczkami, trzymajmy się tego, co mamy, trzymajmy się Matki Ziemi, nawet jeśli będą nazywać nas mamin synkami oraz mamin córkami. My nie damy się omamić, więc jeszcze raz, mam nadzieję, że podobało wam się. To by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, a teraz... Znikam!